Ja odkrywam działanie Ducha Świętego w ewangelizacji. Kiedyś byliśmy na rekolekcjach ORAE razem z diakonią ewangelizacji i w czasie tych rekolekcji ewangelizowaliśmy po domach. Gdy razem z koleżanką weszliśmy do domu starszej pani, to w trakcie tej rozmowy wypowiedziałem imię tej pani zupełnie nieświadomy. No i wtedy ta pani była zaskoczona, my też byliśmy zaskoczeni, ale ja wierzę, że to nie jest przypadek, że to jest właśnie działanie Ducha Świętego, bo Duch Święty mówi przez nas. W ewangelizacji to nie mówimy, to nie my mówimy, tylko Duch Święty. I za to chwała Panu. A teraz chciałbym Cię zaprosić do modlitwy. Dzisiaj trzeci dzień nowenny do Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś. Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On uświęca nas światłem wiary, ludzi nadzieją zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie może wyrazić słowami. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to, wołajmy. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Niech Twoje słowo o Chryste zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi. Daj nam, abyśmy w tym samym duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Udziel nam mądrości w działaniu, abyśmy wszystko czynili dla chwały Boga. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Połącz nas ze sobą duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk czy prześladowanie. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umacnia serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.